Rozdział 15. Ku wielkiej radości Moskwy ludzie opuścili go wkrótce i zaczęli krzątać się przy ognisku. To stworzyło mu okazję do ucieczki. Zaczął więc szarpać i targać sznur, aż się prawie udusił. Wreszcie, zrozpaczony, zaprzestał próżnych wysiłków. Legł zwinięty w kłębek u podnóża sosny i śledził obóz. Ogień płonął w odległości zaledwie 30 stóp. Brius mył ręce w płóciennej misie. Langdon wycierał twarz ręcznikiem. Metosin, klęcząc, trzymał nad płomieniem dużą czarną patelnię, na której skwierczały i pryskały tłuszczem kotlety z mięsa karibu, a dookoła rozchodziła się i docierała nawet do Moskwy najmilsza woń, jaką czuł kiedykolwiek w życiu. I w ogóle powietrze wokół obozu przesiąkło dziesiątkiem miłych aromatów. Langdon, wytarłszy twarz, otworzył puszkę słodkiego, zgęszczonego mleka. Potem wylał na miskę biały płyn i zbliżył się do Moskwy. Niedźwiadek przekonał się już, że ucieczka po ziemi nie ma żadnych szans powodzenia. Zaczął się więc piąć na drzewo. Czynił to teraz tak szybko, że Langdon zdumiał się. Kiedy Langdon ustawił miskę w ten sposób, że Moskwa byłby do niej wpadł, gdyby się spuścił z drzewa, niedźwiadek parskał i pluł. Pozostał tak czas dłuższy, uczepiony między niebem a ziemią. Myśliwi nie zwracali nań żadnej uwagi. Widział, jak jedli i słyszał, jak rozmawiali o nowym planie łowów na tyra. Teraz możemy go tylko podejść fortelem, mówił Bruce. Po tym, co dzisiaj zaszło, nie ma już sensu biec jego tropem. Zwietrzy nas w porę i umknie, choćbyśmy tu siedzieli do zimy. Urwał na chwilę i nasłuchiwał. Dziwne, że psy nie wracają, rzekł wreszcie. Myślę, czy przypadkiem... Spojrzał na Langdona. To nie może być, wykrzyknął Langdon, zrozumiawszy jego myśl. Czyż ty naprawdę sądzisz, że niedźwiedź wymordował całą sforę? Polowałem na niejednego grizzly, odparł spokojnie przewodnik. Ale nie zdarzyło mi się napotkać sprytniejszej bestii. Przecież na tej arenie skalnej zwabił psy w pułapkę. Na szczycie rozszarpał Fritza podstępem. Więc mógł równie dobrze wciągnąć resztę sfory w jaki ślepy wąwóz i tam... Znacząco wzruszył ramionami. Langdon znów nasłuchiwał. Jeśli do zmroku nie wszystkie zginęły, rzekł wreszcie, to lada chwila powinny nadbiec. Żałuję teraz... Tak, doprawdy żałuję, że nie zostawiliśmy sfory w domu. Bruce roześmiał się gorzko. Wojna, Jimmy! W sforze, która chodzi na niedźwiedzia, prędzej czy później któreś psy muszą zginąć. Przeciwnik okazał się tym razem silniejszy od nas. Zwyciężył nas, o to wszystko. Zwyciężył? Oczywiście. I to w walce uczciwej. Prawdę mówiąc, źle zrobiliśmy, że w ogóle braliśmy psy. Jeśli ci zresztą bardzo chodzi o tego olbrzyma, byłby może pewien sposób. Langdon skinął głową. Jaki? Trzeba zerwać ze szlachetnymi zasadami. Kiedy się chce polować na grizzly, a zwłaszcza kiedy się poluje na mięsożernego. Możesz być pewien, że nasz grizzly będzie nadal dobrze strzegł kierunku wiatru i zwęszy nas w porę. Jak? Będzie krążył. Ręczę, że gdyby śnieg już leżał, moglibyśmy spostrzec, że się raz po raz cofa własnym śladem. W ten sposób poczuje zawsze tego, kto będzie szedł za nim. I w ogóle odbywać będzie pochody jedynie nocą. Dni spędzi leżąc na gołych szczytach skał. Jeśli ci bardzo zależy na dalszych łowach, to widzę tylko dwa wyjścia. Ale przez dwojga to dać spokój temu grizzly i poszukać innych niedźwiedzi. Stanowczo nie. Poradź lepiej, jak mam dostać właśnie tego. Bruce chwilę milczał, zanim wreszcie dał odpowiedź.
Znamy dokładnie granice jego państwa. Zaczyna się ono na pierwszej przełęczy, którą przekroczyliśmy, a kończy się u wejścia do tej doliny. Jest to obszar wynoszący około 25 mil kwadratowych. Nie sięga bowiem poza zachodni łańcuch tych gór, ani poza wschodnie zbocza tamtych. Dopóki nie opuścimy tych stron, niedźwiedź bez wątpienia będzie zataczał koła. Teraz idzie na południe, po tamtych stokach. Na razie trzeba spokojnie siedzieć na miejscu przez 2 lub 3 dni. Potem puścimy Metosina ze sforą, jeśli sfora jeszcze będzie, przez tamtą dolinę, a sami jednocześnie ruszymy tą doliną ku południowi. Jeden pójdzie dołem, drugi w połowie zboczy, powolutku, rozumiesz? Grizzly nie porzuci swego państwa, a Metosin z pewnością przygna go w naszym kierunku. Damy mu zacząć polowanie, a sami się zaczaimy. Jestem pewien, że przynajmniej jeden z nas będzie mógł posłać mu kulę. Langdon kiwnął głową. Zgoda, rzekł. Zresztą boli mnie kolano i rad jestem, że będę mógł wypocząć te parę dni. Zaledwie skończył mówić, gdy nagle rozległ się brzęk łańcucha i jeden z uwięzionych pasących się koni parsknął trwożnie. Obaj myśliwi zerwali się na równe nogi. Utim, wyszeptał Metosin. Na jego ciemną twarz padł blask ognia. Tak, to psy, poświadczył Bruce i gwizdnął cicho. W poszyciu leśnym usłyszeli ruch i 2 psy ukazały się w kręgu świetlnym. Posuwały się wolno, niemal pełznąc na brzuchach, aż przypadły kornie do nóg myśliwych. W chwilę potem 2 Airedale wychynęły z gąszczu. Trudno w nich było poznać te zwierzęta, które rankiem ruszały na łowy. Boki miały zapadłe, a sierść leżała im płasko na wychudłym grzbiecie. Były zgonione i miały poczucie doznanej klęski. Cała ich buta prysła i wyglądały jak zbite kundle. Jeszcze jeden pies wylazł z mroku. Utykał i wlókł poszarpaną łapę. Z pozostałych jeden miał zakrwawioną głowę, drugi pod gardle. Wszystkie leżały na brzuchach, jak gdyby spodziewały się kary. Przegraliśmy, mówiła ich postawa. Zwyciężono nas. Oto co zostało z całej dzielnej sfory. Bruce i Langdon patrzyli na nie milcząc. Nasłuchiwali, czekali. Więcej psów się nie zjawiło. Spojrzeli sobie w oczy. Więc jeszcze 2, powiedział Langdon. Bruce poszedł do stosu koszy i namiotów przynieść smycze. Muskwa dygotał cały na drzewie. W odległości zaledwie paru jardów znów zobaczył zgraję o białych kłach, która wygnała tyra i zapędziła jego samego do szczeliny skalnej. Ludzi obawiał się już w znacznie mniejszym stopniu. Nie zrobili mu nic złego. Przestał drżeć i warczeć, ilekroć któryś z nich koło niego przechodził. Ale psy przerażały go niezmiernie. Wydały bitwę Tyrowi i Tyr musiał ją przegrać, skoro nie wrócił. Drzewo, do którego myśliwi przywiązali Muskwę, było młode. Toteż niedźwiadek kulił się w rozwidleniu konarów o 5 stóp od ziemi, gdy tuż pod drzewem przechodził Metosin, wiodąc na lince psa. Pies dojrzał ciemny kształt i skoczył, wydzierając smycz z rąk Indianina. W rozpędzie omal nie dosięgnął Muskwy. Miał skoczyć po raz drugi, gdy Langdon z groźnym krzykiem rzucił się i porwał go za obroże. Końcem smyczy zdzielił psa przez grzbiet raz i drugi, po czym odprowadził go. Muskwa był bezgranicznie zdumiony. Człowiek go ocalił. Zbił potworne zwierzę o krwawej paszczy i białych kłach. Uwiązał daleko całą tę straszną zgraję. Wracając, Langdon przystanął obok drzewa i zaczął przemawiać do Muskwy.
Niedźwiadek pozwolił mu zbliżyć rękę do swej mordki, nie próbując gryźć. Później nieco, gdy miał lekko w bok zwrócony łebek, Langdon odważnie położył dłoń na jego kosmatym grzbiecie. Muskwa drgnął ze strachu, ale dotknięcie nie sprawiło mu bólu. Nawet dotknięcie matczynej łapy nie było nigdy tak delikatne. Langdon pogładził jeszcze kilka razy ciemne futerko Muskwy. Niedźwiadek z początku wyszczerzał lśniące ząbki, ale nie warczał. Stopniowo przestał nawet pokazywać ząbki. Potem Langdon odszedł na chwilę i wrócił, niosąc kawał surowego mięsa karibu. Podsunął go niedźwiadkowi pod nos. Muskwa obwąchał skrwawiony płat i odwrócił się. Wreszcie Langdon położył mięso u stóp drzewa obok miski ze zgęszczonym mlekiem i wrócił do ogniska. — Za dwa dni będzie jadł mi z ręki — rzekł do palącego fajkę Bruce'a. Wkrótce obozowisko ucichło. Langdon, Bruce i Metosin, owinąwszy się w koce, usnęli niebawem snem sprawiedliwych. Ogień dogasał. Wreszcie tylko jedna gruba, smolna szczapa siała blask. W gęstwinie zahukała sowa. Pomruk wód doliny i gór szemrał w cichym powietrzu. Gwiazdy lśniły coraz jaśniej. Z daleka doleciał do Muskwy łoskot głazu toczącego się z góry. Wkoło było teraz spokojnie i bezpiecznie. Wszystko spało prócz Muskwy. Bardzo ostrożnie niedźwiadek zaczął się spuszczać z drzewa. Dotarł do ziemi i puścił pień. Omal nie wpadł do miski ze skondensowanym mlekiem i parę kropel bryznęło mu na pyszczek. Bezwiednie wyciągnął języczek i oblizał się. Uczuł na języku słodki, gęsty płyn i nagle ogarnęło go nieoczekiwane zadowolenie. Długi czas jeszcze zlizywał językiem krople opadłe na sierść. Potem, jak gdyby pojmując nagle skąd płynie ta boska ambrozja, chciwie wlepił lśniące ślepka w blaszaną miskę. Zbliżał się do niej ostrożnie, zgodnym uznania poczuciem strategii. Okrążył ją to z lewa, to z prawa, kurczowo naprężając mięśnie. Gotów był do błyskawicznej ucieczki, jeśli ten przedmiot zechce się nań rzucić. Wreszcie dotknął noskiem gęstego płynu i nie podniósł łebka, aż wylizał miskę do czysta. Zgęszczone mleko odegrało poważną rolę przy cywilizowaniu Muskwy. Stało się tym brakującym ogniwem, które łączyło w jego żywym muszczku pewne zjawiska. Niedźwiadek wiedział, że ta sama ręka, która go pieściła tak czule, zastawiła dlań tę niezwykłą i wspaniałą ucztę, a także ofiarowała mu mięso. Nie tknął mięsa. Natomiast wylizał dno miski, aż lśniło w świetle gwiazd jak lustro. Pomimo wszystko marzył nadal o odzyskaniu swobody. Tylko że jego starania w tym kierunku były mniej gwałtowne, a bardziej przemyślane. Z doświadczenia już wiedział, że szarpaniem nie zerwie sznura. Postanowił go przegryźć. Gdyby gryzł stale w tym samym miejscu, odzyskałby zapewne wolność przed świtem. Ale że męczył się często, więc odpoczywał, a potem zaczynał zazwyczaj gryźć sznur gdzie indziej. O północy miał dziąsła pełne krwi i całkowicie zaprzestał wysiłków. Przylgnął do drzewa i gotów wdrapać się na nie w razie jakiej groźby, czekał ranka. Nie zdrzemnął się ani na chwilę. Chociaż nie czuł już nawet wielkiego lęku, okropnie dręczyła go samotność. Tęsknił do Tyra. Piszczał tak cicho, że ludzie znajdujący się o parę kroków nie usłyszeliby go nawet gdyby nie spali. Jakże radośnie Muskwa przyjąłby Pippo na skosa, gdyby niedźwiadek ów zechciał mu raptem złożyć wizytę. O świcie Metosin wylazł pierwszy spod koca. Rozpalił ogień.
a szelest i blask zbudziły obu myśliwych. Langdon narzucił ubranie i złożył wizytę Muskwie. Widok wylizanej do czysta miski sprawił mu przyjemność. Krzyknął do Briusa i zakomunikował mu, co zaszło. Niedźwiadek wgramolił się na swoje rozwidlenie konarów, ale pozwolił się pieścić Langdonowi. Myśliwy przyniósł potem z worka z krowiej skóry puszkę zgęszczonego mleka i otworzył ją, stojąc tuż pod Muskwą. Tak, że niedźwiadek widział, jak żółtawo-biały płyn wlewa się do miski. A gdy człowiek zbliżył naczynie do jego pyszczka, Muskwa nie zdołał się oprzeć pokusie i przez parę minut chłeptał mleko z miski trzymanej przez Langdona. Kiedy jednak Bruce zbliżył się, chcąc popatrzyć na to widowisko, niedźwiadek wyszczerzył wszystkie zęby i zawarczał. Nieco później, jedząc śniadanie, Bruce mówił: Niedźwiedzie oswajają się dziwnie łatwo. Za parę dni ten mały będzie biegał za tobą jak pies. Zaczynam go już lubić, odparł Langdon. Co to zacząłeś mi wczoraj opowiadać o Jamesonie i jego misiach? Ten Jameson mieszkał w okręgu Kootenai, rozpoczął Bruce. Żył doprawdy jak pustelnik. Zstępował z gór tylko dwa razy do roku, żeby zakupić trochę żywności. No i oswajał niedźwiedzie. Przez długie lata miał grizzly tak wielkiego jak ten, na którego polujemy. Znalazł go malutkiego. A kiedy ich spotkałem, grizzly ważył dobre 1000 funtów i chodził za panem jak pies. Razem chodzili na polowanie i spali przy jednym ognisku. Jameson w ogóle kochał niedźwiedzie i nigdy żadnego nie zabił. Langdon milczał. Po chwili dopiero rzekł: Wiesz co, Bruce? I ja także zaczynam je kochać. Mają w sobie coś niewytłumaczonego, co budzi sympatię. Zdaje mi się, że już niewiele niedźwiedzi zabije w swym życiu, a może nawet żadnego. Oczywiście nie liczę tego mordercy naszych psów, ale ten będzie chyba ostatni. Naraz zacisnął pięści i dorzucił z gniewem. Pomyśleć tylko, że wszędzie na terenie Kanady polowanie na niedźwiedzie jest zawsze dozwolone. Doprawdy to wstyd. Zaliczono je do kategorii szkodników i dozwolono tępić we wszystkich porach roku. Wolno nawet zabijać matkę z małymi. I co tu dużo gadać, ja sam mam na sumieniu takie świństwo. Bydlaki z nas, Bruce, od co? Myślę nieraz, że noszenie strzelby to zbrodnia, a jednak poluje nadal. To leży we krwi, zaśmiał się flegmatycznie Bruce. Ale co się u licha stało z niedźwiadkiem? Muskwa zsunął się na drugą stronę rozwidlenia konarów i wisiał teraz na sznurze niby powieszony zbrodniarz. Langdon podbiegł, śmiało chwycił niedźwiadka gołymi rękoma, przesunął go ponad rozwidleniem i postawił na ziemi. Muskwa nie ugryzł go i nawet nie warknął. Resztę dnia Bruce i Metosin włóczyli się po górach zachodniego łańcucha, a Langdon pilnował obozu i leczył stłuczone poprzedniego dnia na skale kolano. Większą część czasu spędził w towarzystwie Muskwy. Otworzył puszkę syropu i około południa niedźwiadek biegał już za nim naokoło drzewa i próbował dosięgnąć garnczka, który Langdon kusząco trzymał poza jego zasięgiem. Siadał na ziemi, a Muskwa gramolił mu się na kolana i pił syrop. W tym wieku łatwo było pozyskać uczucie i zaufanie Muskwy. Czarny niedźwiadek bardzo przypomina małe dziecko. Lubi mleko, słodycze i lubi tulić się do istot, które są dlań dobre. Jest najmilszym stworzeniem ze wszystkich czworonogów. Okrągły, miękki, puszysty i tak zabawny, że wywołuje wkoło siebie dobry humor. Langdon niejednokrotnie śmiał się do łez z komicznych ruchów Muskwy, a zwłaszcza gdy niedźwiadek rozpaczliwie usiłował wdrapać się na jego nogę,
aby dosięgnąć syropu. Moskwa szalał na punkcie tego przysmaku. Nie przypominał sobie, aby matka dawała mu kiedykolwiek coś tak dobrego, a Tyr zdobywał się najwyżej na ryby. Pod wieczór Langdon odwiązał niedźwiadka od drzewa i powiódł na sznurze nad brzeg strumienia na przechadzkę. Niósł w ręku garnczek i przystawał co chwila, pozwalając Moskwie liznąć nieco syropu. Po pół godzinie tych manewrów Langdon puścił sznur i zawrócił do obozu. I Moskwa pobiegł za nim. Był to triumf i serce Langdona zadrgało żywą radością, jakiej nigdy dotychczas nie zaznał w swym życiu wśród przyrody. Metosin nadszedł o zmierzchu i zdziwił się, że Briusa jeszcze nie ma. Noc zapadła, rozpalono ognisko. W godzinę potem kończyli właśnie jeść kolację, gdy zjawił się Brius, dźwigając na ramionach jakiś ciężar. Rzucił go pod drzewem, za którego pniem chronił się Moskwa. Futro jak aksamit i mięso dla psów, rzekł. Zabiłem go z rewolweru. Siadł i zabrał się do posiłku. Po chwili Moskwa ostrożnie zbliżył się do leżących opodal zwłok. Obwąchał je i wstrząsnął nim dziwny dreszcz. Potem zaczął cicho piszczeć, wtulając nosek w miękkie futro, które miało jeszcze w sobie ciepło życia. A potem przez jakiś czas był bardzo cichy. Zdobyczą, którą Brius przyniósł do obozu i cisnął pod drzewo, był trup małego Pipona Skosa.